Uchwały zatem witam Państwa serdecznie i otwieram 31. sesję Rady Dzielnicy w dniu 10 października bieżącego roku. Witam szanowne kolegów, witam gości przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Całego gościa już również witam, panie Krzywoń. Witam Państwa mieszkańców osiedla. Zaczynamy. Projekt porządku obrad też otrzymaliście. Moje pytanie, czy to Państwa, czy są jakieś uwagi do tego projektu porządku? Nie widzę, co ten projekt jest taki wymowy, że na dzisiejsze posiedzenie zastępujemy wnioski komisji o wprowadzenie projektu uchwały na dzisiejszą sesję. Pierwszy wniosek Komisji Sportu i Terenów Zielonych dotyczy korekty podziału środków na zadania powierzone dzielnicy w zakresie budowy, modernizacji i prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013. Kto z Pani Panów Radnych jest za włączenie pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Wraz z małą architekturą na rok 2013. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Wniosek zarządu. Dotyczący ponownego zawarcia umowy na najmu lokalu socjalnego. Kto z Państwa jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. 12.8. Podjęłam wniosek zarządu dotyczący projektu planu finansowo-rzeczowego na dzielnicy w 2015. Kto z Państwa radnych jest za włączeniem pod obrady, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 41. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wniosek przewodniczącego do punktu drugiego.
się protokół z 30 sesji Rady Dzielnicy i swoje kto z Państwa narzędzie w kursie organowanym, napiszcie zatem potem do głosowania. Przyjęcie protokół z poprzedniej sesji, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę. Teraz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 8. Dziękuję bardzo. Trzecia informacja od miasta Krakowa. Nikt nie przybył, prawdopodobnie jeszcze trwa sesja w Radzie Miasta. Dość dużo było punktów w porządku obrad. Przejdziemy proszę Państwa do punktu 4. Informacja o pracach doradzeń Komisji Dyscyplinarnej na godzinie 8. Dernikiem. Nie mamy przewodniczącego tej komisji, nie przybył na posiedzenie dzisiejszych sesji. Ten punkt znalazł się w porządku obrad, ponieważ zarząd jak i głosy radnych docierające do zarządu takie jak, że komisja po prostu nie pracuje i żadnych efektów nie ma tej pracy, dlatego że będziemy uzyskać na dzisiejszej sesji informacje, jak prace tej komisji przebiegają, czy dobiegają koniec. Na razie w takim razie przełożymy to na kolejną, aczkolwiek może zastanawiam się, czy też nie poprosimy przewodniczącego na najbliższe posiedzenie zarządu. Mam pytanie, tutaj może są członkowie komisji, którzy powiedzieli, czy są obrady, gdzie było ostatnie spotkanie, jakie są dalsze, jeżeli też wiedzą. Jak co wiem, to obrady były dwa posiedzenia na tym koniec. Trzy posiedzenia. No proszę bardzo, aczkolwiek to bardziej nas interesuje przewodniczący komisji, a jeżeli Państwo życzycie, to proszę bardzo, można to w kuluarach. Ale proszę bardzo, otwieram dyskusję. Jeżeli chodzi o pracę w tej komisji, no to powiem wprost, że nie ma ona zrobić przyjętych homologami na pierwszym posiedzeniu, ponieważ planowane było wydanie orzeczenia w ustawie w terminie dla 22 maja, a w tym terminie odbyło się trzecie posiedzenie komisji, gdzie zostały wystosowane jeszcze właśnie wnioski do zarządu. To dodatkowo, że tak powiedzieć, materiał na wniosek tutaj radnego, którego właśnie sprawa komisji została powołana. I jak do tej pory nie mam żadnej wiedzy na ten temat, czy te wnioski zostały spełnione, czy przewodniczący po prostu komisji to otrzymał. I jeżeli chodzi właśnie o pracę komisji, też nie mam informacji o najbliższym posiedzeniu komisji. Dziękuję. Czy w tej kwestii ktoś chciałby jeszcze zapytać? Pan Tomasz. Ja muszę przyznać, że dziękuję tutaj Panie Sławku za wyjaśnienie, natomiast ja muszę przyznać, że nie rozumiem. Jak może komisja, która liczy trzy osoby i rozpatruje sprawy dwóch radnych, przez 5 miesięcy nie podjąć jakiejś uchwały? Dla mnie to jest kuriozalne, to tak powiem. Mówimy o polskich sądach, że źle funkcjonują, a tutaj sprawy nie możemy rozstrzygnąć, nie wiem, polubownie podejmują decyzje, ale jakoś, a nie wisimy w powietrzu już tyle czasu, bo ktoś się nie zbiera, bo ktoś coś nie powiedział. No to uważam, że osoba zarządzająca komisją powinna doprowadzić do tego, żeby ewentualnie odpowiednie osoby wypowiedziały się, odpowiednie pisma zostały dostarczone i tak dalej. Zadam też takie pytanie, czy my formalnie możemy, chciałbym się dowiedzieć, czy my formalnie możemy zobowiązać komisję do na przykład przygotowania takiej uchwały na kolejnym posiedzeniu. Bo to dziękuję panu. Szanowni Państwo, te komisje rewizyjne też z panem Sławkiem, z panem Krzysztofem Gundą i kto tam jeszcze kto tam był na ostatniej komisji? Jeszcze Piotr. Nie jest słuchaj. Jako komisja też jednogłośnie, żeby wystąpili o to, o informacji w sprawie działań Komisji Nadzwyczajnej. Tak oni dodają głosu do dyskusji i że komisja rewizyjna też chce temu przyglądać, czy tak komisja faktycznie działa. Właśnie, dlatego bym pozwolił sobie, ponieważ takie głosy docieram do zarządu. Ujęliśmy to w punkcie 4 dzisiejszego porządku obrad, ale niestety nie ma przewodniczącego. W takim razie poprosimy przewodniczącego komisji, tejże komisji na najbliższe posiedzenie z zarządu. Się w sesji. Tak, Mario, to
równość, jeżeli zleci jej Rada. A na razie nie widzę, żeby Rada zleciła Komisji Rewizyjnej przy rozwinięciu się w tej sprawie. Przypomnijcie się, z jakim punktem. Otóżśmy, proszę Państwa, powoływali miesiąc, czy dwa, czy trzy miesiące tę komisję. Wszyscy nas tutaj są dorośli i wiedzą, o co chodzi. Byliśmy świadkami tego, kto czytał to komisarko. Jest druga osoba. Jakie jeszcze zlecenia wtedy? Za chwilę będziemy komisji śledczych tworzyć nie wiadomo ile, a prace będą. Ale tak jak stoją, no, otoczmy się po prostu przewodniczącej z komisji i każdy odpowiada za pracę swojej komisji. Ostatnio nie zdążyliśmy, znaczy pytanie zostało zadane, ale odpowiedź była w takiej wersji, jakiej była, dlatego znalazło się to w dzisiejszym porządku. No, możemy tworzyć i podejmować tu jakąś dodatkowe położenie komisji, żeby spec-komisja się zajęła tym. Aczkolwiek z tego co ja wiem, to komisja. Tutaj Państwo mówicie, że to ma zakres czynności. No i uważam, że tutaj raczej to powinniśmy się skupić na tym, co powiedział Tomek Rutkowski, żeby już jako gdybyśmy nie chcieli upoważnić, ale myślę, że jesteśmy na tyle dorośli, że po prostu przewodniczącego komisji zaprosimy na najbliższy zarząd i będzie upoważnienie od zarządu, żeby na najbliższe posiedzenie sesji zdał raport z posiedzenia i sprawę. No, możemy tutaj upoważnić, nie wiem, pierwszy raz się w życiu spotykam, jak jestem radnym, czy możemy my jako Rada jeszcze upoważnić dodatkowo komisję. Jeżeli taka będzie wola, to możemy upoważnić za to. Nie, bo komisja rewizyjna ma swój zakres czynności, jak każda komisja merytoryczna i zajmuje się tym, co ma z zakresie czynności, z tego zgadzam się. Przepraszam, jak to mało też, to może po sesji. Także no, pytanie zasadnicze, proszę Państwa, bo my jesteśmy w tym czwartym. Pytanie mam. No myślę, że to do Rady, czy... Panie Przewodniczący, teraz bezcelowo nie ma przewodniczącego. No dokładnie, żeby się tak pytanie, to może przewodniczącego, żeby wyjaśnić, jako zarząd zaprosimy przewodniczącego w poniedziałek na posiedzenie zarządu i wtedy ewentualnie Państwu jakieś kolejne w tej sprawie przedstawimy. Ja mam taką jeszcze prośbę, gdyby była możliwość znalezienia odpowiedzi na to pytanie, czy może chyba, że wiemy. My możemy jako Rada podjąć uchwałę zobowiązującą komisję do terminu? Nie możemy, tak? Każdą uchwałę można podjąć, no tylko czy to jest do jakiejś zasady, żeby się to robić, na jakiejś podstawie. No, podstawa taka, że przez 5 miesięcy się nic nie dzieje. No to nie wiem, czy to będzie podstawa prawna. Czy to będzie na tym zasadzie, ja pan w tej chwili nie odpowiem, bo okay. W tej chwili nie wiem. To nie wydaje mi się, no, jaka potrzeba prawna. Ale rozwiązanie to też nie może być rozwiązane. No nie wiem, czy komisji nie mogą. Dobrze, no, proszę Państwa, 5 miesięcy minęło. Ja uważam, że w razie, jak się spotkamy z przewodniczącym, jeżeli stwierdzi, że nie da rady, bo jakieś są przeciwwskazania, że dlaczego ta komisja się nie spotyka i żadnych tym nie posłucha, no wtedy zastanowimy się, czy powołać się z jednej sprawy tej komisji, czy ewentualnie możemy jako Rada wtedy odwołać przewodniczącego tej komisji. Czekajmy jeszcze do poniedziałku. Takie jest moje zdanie. Nie widzę, proszę Państwa, żeby...